Witajcie kochani! Zapraszam Was dzisiaj na filmik, w którym będziemy testować dużo bougie kosmetyków z wyższej półki, a wśród nich takie nowości jak na przykład Unreal Skin Sheer Glow Tint od Charlotte Tilbury. Słuchajcie, to jest produkt, który daje takie glow, że się zastanawiam, czy my się ze sobą polubimy, szczerze mówiąc. Będę testować również nowość od Make Up by Mario, a mianowicie Soft Scalp Bronzing and Shaping Serum. To ma być, słuchajcie, lekki jak chmura produkt do właśnie boskiego takiego konturowania twarzy. Ostatnio również Hourglass wyszło z różami o nazwie Unreal. To są kremowe róże, które mają piękne odcienie. I zobaczymy, czy taki mały gagatek będzie rzeczywiście tak Unreal, na jakiego wygląda. Przetestujemy również nowości od Affect, a mianowicie dwa przepiękne rozświetlacze. Wkomponuję tutaj również paletkę Stop Face, która słuchajcie, ma tak piękne, eleganckie kolory, że nie mogłam się po prostu powstrzymać. I weźmiemy sobie również na tapet takie oto dwa produkty z Fenty Beauty, a mianowicie przepiękną pomadkę, która się dosłownie rozpływa na ustach i konturówkę, która również się rozpływa na ustach. I słuchajcie, kolory tego OMG. Także słuchajcie, jeżeli taka tematyka Was interesuje, to koniecznie zostańcie, rozpoczynajmy. Dajcie w ogóle znać, jak podobał Wam się mój zachód słońca w tle. Kupiłam ostatnio dużo nowych właśnie lamp, którymi będę się starała troszeczkę urozmaicić ten tutaj, no, można powiedzieć, ten mój pokój, moje studio nagrań i mam nadzieję, że przypadnie Wam do gustu, zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i słuchajcie, na sam początek chciałabym wziąć na tapet ten oto produkcik z Top Face. I słuchajcie, muszę Wam powiedzieć, że jeżeli chodzi o markę Top Face, to zbliża się taki naprawdę duży, rozbudowany test tej marki, bo znowu ostatnio rzuciłam się właśnie na te produkty, zobaczyłam, że mają mnóstwo nowości i zresztą bardzo mi w ogóle się podobał pierwszy test tej marki, słuchajcie, w ogóle jeżeli go nie widzieliście, to koniecznie klikajcie w ten oto link, także będziemy testować i tych produktów jeszcze więcej i zresztą jedna właśnie z tych paletek jest takim moim ogromnym ulubieńcem, także biorę sobie teraz na tapet paletkę 019, która nazywa się po prostu Pro Palette Eyeshadow i zobaczcie, tu oczywiście ten już tę pacynkę wywalam, ale w środku, no muszę Wam powiedzieć, że dla fanów nudziaków, no to jest niezła gratka, zobaczcie jakie to są piękne kolory, jakie boskie przejścia. No jestem super ciekawa właśnie, jak to będzie wyglądało u mnie na oczach. Ale jeszcze chciałabym zamoczyć moje palce. O, słuchajcie, to jest aksamit. Aksamit! Ale jaki aksamit? Czekajcie, aż kciukasa jeszcze zamoczę. Słuchajcie, czy widzicie ten pigment? Dobra, nie mogę się doczekać. Jako bazę nałożyłam mój ukochany korektor z Too Faced Born This Way i jedziemy, moi drodzy. A właśnie, ja nie powiedziałam wam, jaka cena jest tej paletki, jak się rozpędziłam. One kosztują różnie w internecie, z tego co widzę. Od, słuchajcie, 26 zł do nawet 39, także trzeba sobie popolować i pobuszować. Bush. Dobra, i tak, idziemy w takim razie do paletki i zacznę chyba od tego odcienia, który nałożę w zewnętrznym kąciku. Ale słuchajcie, ja już mówiłam to raz, że dla mnie te cienie z Top Faced, to one konsystencją mi przypomniały cienie Patrick Ta. Także to jest gruba rekomendacja. I z tego co widziałam tutaj pod moimi opuszkami palców, słuchajcie, no kremowość tych cieni to jest jakieś, to jest coś nie z tej ziemi, naprawdę. I tutaj ten brązik jest bardzo przyjemny z tego co widzę. Ładnie się nabudowuje. Ja nie będę jakoś tak mega wyciągać oka, ale słuchajcie, to jak one się blendują, to ja jestem dead and gone po prostu. Także zrobimy sobie tutaj takie totalnie przejście właśnie. Jeden po drugim, a na razie wezmę chyba ten, żeby to jeszcze wszystko rozblendować ku górze. O, chciałam Wam to pokazać. Słuchajcie, tutaj jeszcze nie użyłam tego kolejnego cienia. To jest makijaż zmieniony tylko jednym cieniem. Jakieś pytania? I don't think so. Dobra, w takim razie wjeżdżamy w ten taki piaskowy beżek, który w ogóle swoją drogą jest przepiękny, naprawdę cudowny. I blendujemy to wszystko ku górze. Te paletki są cudowne. Ja pamiętam, że raz byłam na jakimś beauty forum chyba, którymś, już nie pamiętam, 2 lata temu, coś takiego. I pamiętam, że tam właśnie makijażystka marki Top Face namawiała mnie na te piątki, na te paletki. Właśnie powiedziała, że to jest w ogóle najlepsze, co może mnie spotkać. No ja tak myślę sobie, kurczę, dobra, no czemu nie, tak? To też nie jest jakaś zawrotna cena tych paletek. Nawet bym powiedziała, że one są, mają super cenę. I mówię, dobra, spoko, spróbuję sobie. I słuchajcie, po prostu wyryło mnie w ziemię. Naprawdę. To, jak mi się z tą paletką pracowało poprzednią, ona ma troszkę takie cieplejsze odcienie, a to są takie typowe nudziaki. No nie, no słuchajcie, jestem in love. I tutaj już będę sobie schodziła tak kaskadowo, czyli biorę sobie ten teraz środkowy cień, który nałożę, o tutaj, tuż obok,
żeby powoli sobie zrobić taką miłą kaskadkę kolorystyczną w stronę wewnętrznej strony oka. Pięknie się przykleja. I zobaczcie w ogóle ten pigment, taki tutaj jakby widać, jaki on ma. Oczywiście zaraz popracuję nad tym, żeby to wszystko ze sobą połączyć. Ale myślę, że nie będzie z tym większego problemu. Teraz zagłębiam się znowu w ten przedostatni, najjaśniejszy cień, który z kolei nałożę tutaj. O, już mi się tworzy taki boski gradiencik. Ja, słuchajcie, jakby wiem, że dużo z Was jakby, nie wiem czemu, jakby za każdym razem, jak są jakieś takie nudziakowe palety, to mówi, że nuda, że coś tam i tak dalej. Oczywiście każdy ma prawo mieć swoje zdanie. Kompletnie Wam tego nie zabraniam, oczywiście. To było dziwne, bo Wam zabraniała. Ale wiecie co? Ja na pewno najczęściej sięgam po jakieś takie cienie tego typu, więc ja się super cieszę z takiej paletki. I teraz najjaśniejszy, który nałożę tutaj. No i słuchajcie, no. Czy to nie wygląda dobrze? I na sam końcu oczywiście muszę się jeszcze zatopić ten najciemniejszy odcień, którym zrobię sobie kreskę wzdłuż linii rzęs, tak żeby ją troszkę przyciemnić. Klei się bardzo dobrze, jak zresztą widzicie na załączonym obrazku. Tak sobie zamarzyłam, że teraz nie będę robiła na raz jakby makijażu obu oczu, tylko sobie obu oczu. Chyba nie, obojga oczu? Obojga oczu? Chyba tak, żeby właśnie zrobić sobie takie porównanko. I tutaj dosłownie sam jeszcze koniuszek, taki koniuszek. Wezmę ten najciemniejszy cień i minimalnego jeszcze tutaj tak nabuduję, żeby przyciemnić samą końcóweczkę. No, proszę, rewelacja. I dobra, teraz porównajmy sobie oko, pomalowane, niepomalowane, no słuchajcie. Makijażem da się, umówmy się, zrobić bardzo dużo. Makijaż oczu skończony i słuchajcie, no moim zdaniem wygląda naprawdę bardzo spoko. I co chciałam powiedzieć, że jeżeli wy też nie jesteście fanami i fankami takich spokojnych paletek, to też tam jest bardzo dużo innych. Słuchajcie, no nie od parady, to jest 019 numer. I naprawdę bardzo Wam propsuję właśnie ten produkt. No bo słuchajcie, jest po prostu rewelacyjny. Naprawdę, dajcie się namówić, będziecie mi potem dziękować. Tak? Tak się umawiamy? Dobra. I słuchajcie, teraz przechodzimy do produktu, którego szczerze mówiąc jestem trochę... Znaczy tak, jestem go mega ciekawa, ale się go trochę boję. A dlatego, że po prostu on, z tego co widziałam na Swatchu, tej hardkorowo duży blask. Natomiast dużo z Was napisało mi, że on jest rewelacyjny na twarzy i naprawdę rekomendujecie mi przetestowanie tego produktu, bo mi się spodoba. Zobaczymy, słuchajcie, oczywiście każdy ma inne, wiecie, preferencje. Zobaczymy, jak to będzie u mnie. I tak, przeczytam Wam najpierw opis tego produktu. Unreal Skin Sheer Glow Tint to podkład w sztyfcie z lekkim kryciem, które można stopniować, aby uzyskać efekt promiennej skóry z optycznie wygładzającym, ultranaturalnym wykończeniem. Zawiera kolagenir, okay. Kwas hialuronowy, odżywczy olej z nasion białej rzodkwi, witaminę E, dzięki czemu utrzymuje skórę nawilżoną aż do 24 godzin oraz poprawia wygląd skóry natychmiastowo i długofalowo. Ten nawilżający podkład w sztyfcie zapewnia prawdziwy blask. I słuchajcie, jak ja byłam w Sephorze stacjonarnie w Arkadii, to tam akurat tego cienia, który ja sobie wybrałam, mianowicie 6 medium, nie było, więc musiałam go zamówić online. Jeżeli Wy nie macie dostępu do Sephory, gdzie no właśnie możecie sobie, wiecie, zaswatchować te odcienie, to tu jakby na ich stronie jest opis, taki bardzo rozległy, bym nawet powiedziała. I jest na przykład napisane, przykładowo, jedynka, fair, skóra bardzo jasna o neutralnych podtonach. Czyli macie jakieś takie miary wytyczne i z tego co widzę, to nie wiem, czy podjęłam dobrą decyzję. Bo u mnie jest napisane tak. 6, o nie. Skóra średnia o różowych podtonach? What in the world? Ja nie mam różowych podtonów. Dobra, nie wiem co ja zrobiłam. Też oczywiście te testery były wybrakowane, także wydawało mi się, że 6 będzie ok. Teraz już widzę, że chyba ta 5, zobaczcie, skóra średnia o neutralnych podtonach była na mnie lepsza. Ale dobra, zaraz się okaże. On tani nie jest, umówmy się, bo kosztuje 195 zł, ale nie ma co się bać. Trzeba testować. Miło będzie. O, widzicie? O to mi chodziło. Ten błysk w opakowaniu już jest taki strong. Oczywiście musiałam powąchać. O matko. Słuchajcie, czy to się może udać? To jest serio, tak hard, to jest tak hardkorowe rozświetlenie,
że autentycznie dla mnie to jest tak jakby easy, taki lekki rozświetlacz. Tak bym go opisała. Ale dobra. Raz się żyje, tak? Kolor się tutaj nawet spoko. Czemu te różowe podtony jakoś, nie wiem. No ale dobra. Poczekajcie, zróbmy to wspólnie. Nawet bym powiedziała, że jest ciemny. Boję się. Cały czas się boję, nic się nie zmieniło. Nie wiem. Czekajcie, to nie jest moje ostatnie słowo. Bo tak, boki widzę, że są unreal, jeżeli chodzi o ten błysk. Ale tu... Coś tu nie wygląda tak, jak powinno. Ale dobra, jeszcze zrobimy w ten sposób. Tak było napisane przynajmniej teraz na Sephorze, bo czytałam. Rozetrzyj to palcami, jakbyś rozcierała krem nawilżający. Dobrze. Tak zróbmy zatem. I czy będzie to wyglądało lepiej? Już widzę, że wygląda to lepiej. Także słuchajcie, ta metoda aplikacji, chyba właśnie takie rozcieranie palcami, może w tym przypadku być naprawdę najlepsza, bo tak jakby on się, mam wrażenie, że trochę ułożył na mojej skórze pod ciepłem moich palców, moich dłoni i wygląda zdecydowanie lepiej. Słuchajcie, ale jest to naprawdę mega błysk. Mega błysk. Dobra, zobaczymy, czy ja się z nim polubię. Bo na razie cały czas myślę, że nie jestem pewna po prostu. Tu w ogóle mam takiego jednorożca, że oh my freaking god. Szczerze mówiąc, aż mam wrażenie, że mi twarz tak się wyciągnęła w tę stronę, jak on rósł. Nadal tak to wygląda, także będę musiała go jeszcze zakryć do końca. Ale dobra, żeby tutaj z tradycji stało się zadość, mam w tym momencie nałożony ten produkt na połowę mojej twarzy. I nadal nie wiem. Powiem wam zupełnie szczerze, że na razie moje uczucia są bardzo mieszane. Bo, słuchajcie, no ja nie mogę powiedzieć, że ta skóra nie wygląda ładnie. Tak jakby, o, teraz się uśmiecham i ale to jest błyszczący policzek, super, w ogóle jaka piękna, napięta i w ogóle jedna. Ale, jak patrzę na siebie z bliska, to widzę trochę takie nawet większe drobiny tego błysku, tego blasku, który w tym produkcie jest. I nie wiem jeszcze, co mam o tym sądzić. Jeszcze pokażę wam się z bliska i mam nadzieję, że to będzie lepiej widoczne. No, także tak wygląda moja skóra. No, mam wrażenie, że naprawdę tutaj tak jakby te takie drobinki błyszczące są widoczne i wydaje mi się, że to może być na pewno fajny produkt dla osób, które mają skórę suchą bądź normalną. Z tą mieszaną nie jestem pewna też, a ja od razu wam powiem, że jakby ja zazwyczaj nie mam jakichś takich większych wyprysków na skórze i na przykład mnie takie podkreślanie faktury skóry jakoś aż tak nie drażni. Ale jeżeli wy macie jakieś takie, wiecie, nierówności na skórze i tak dalej, to wszystko będzie widoczne. No to zobaczcie, jaki to jest błysk. Jeszcze to tak jakby nie zastyga, tak czujesz, że to jest takie... Nie wiem, słuchajcie, nie wiem, czy się z nim polubię. No ale dobra, nałożę teraz korektor. Postaram się to wszystko przypudrować. Później oczywiście, spokojnie. No i zobaczymy, no może po tym efekcie takim końcowym będzie to wyglądało lepiej. I w ogóle też mam wrażenie, że tak jakby trochę... On jest dla mnie trochę za ciemny. Znaczy też przestałam używać samoopalacza ostatnio. Piątka może byłaby teraz lepsza. Ale jakby on jakoś tak naturalnie upalił też. Nie wiem, czy tak nie wydaje wam się, że wyglądam trochę jakbym właśnie tak zeszła po prostu ze słońca. Bo mi się tak trochę wydaje. Z korektorem ten produkt połączył się naprawdę bardzo dobrze i już teraz od razu bardziej mi się to podoba, jak nie wszystko się tak błyszczy, już teraz tak powoli to czuję. Dobra, przechodzimy w takim razie do produktu, który z kolei mnie mega, mega, mega interesował, ponieważ on zalał TikToka po prostu w 3 sekundy i nadal nie jest stacjonarnie dostępny w Polsce. Ja zamówiłam go oczywiście online na Sephorze i on kosztuje z kolei 179 zł, to jest produkt o nazwie Soft Scalp Bronzing and Shaping Serum. I tak, jeżeli chodzi o odcienie, to jest ich bardzo dużo, ale ja zasugerowałam się tutaj odcieniem z tego
bronzera z Mario, który już mam, a mam w nim light medium i tutaj też wziąłam odcień light medium. Słuchajcie, wydaje się bardzo ładny, szczerze mówiąc. I tak, chciałabym przeczytać Wam, co tutaj się robi w nim. Lekkie serum brązujące o innowacyjnym opakowaniu 2-w-1, to prawda. Użyj pompki, aby uzyskać efekt globalny. Okej. Okay. Skorzystaj natomiast z aplikatora, aby uzyskać precyzyjny miejscowy efekt. Okej, okay, czyli jeżeli chcę nakładać go na twarz, także na całość, bardzo odważne posunięcie, to wtedy używam pompka. Wtedy używam pompki. A jeżeli chcę go nałożyć miejscowo, to zobaczcie, tutaj jeszcze jest aplikator, który mam nadzieję, że tutaj mi bardzo będzie miło służył. I słuchajcie, ta konsystencja jest taka bardzo lekka i taka semi-przezroczysta, szczerze mówiąc. Bardzo mnie to interesuje. I tak, nawilża i odżywia skórę dzięki zawartości kwasu hialuronowego, witaminy E, dające delikatny efekt wygładzenia dla zdrowo wyglądającej skóry. Stosuj na skórę bez makijażu lub na podkład, co jest bardzo ciekawe. No i zobaczmy sobie teraz, co tu się wydarzy. Kolorek jest śliczny, wydaje mi się, że będzie bardzo ładny dla mnie. No i jest tu ta skóra taka... Oh. Właśnie wygląda, jakby była mokra. Jeszcze z tym podkładem dzisiaj będę opalona, mokra w łóżka. Dobra, użyję zatem aplikatora, którym nałożę ten produkt na razie na moją dłoń i będę nakładała właśnie ten produkt z dłoni. Ja to nie lubię sobie tak, wiecie, nakładać bezpośrednio na twarz, bo to różne rzeczy mogą z tego wyjść. Tu wydaje mi się, że raczej sobie nie można zrobić jakiejś większej krzywdy tym produktem, bo... Jest mega naturalny. I słuchajcie, jest piękny. Już to widzę. Czy wy tutaj w ogóle byście podejrzewali, że ja mam jakikolwiek nałożony bronzer na skórę? Dla porównania jedna i druga strona. To wygląda, jakby moja skóra była taka opalona sama z siebie. Tak jakby wykonturowana sama z siebie. Ja jestem absolutnie zakochana w tym, jak to wygląda. I wiecie co? Też ten produkt może fajnie właśnie wyglądać na podkładach, które są takie nie aż tak może właśnie błyszczące. No tutaj tak naprawdę ten błysk aż tak się nie wybija, no bo tak jakby umówmy się, to jest mocny kaliber błysku. Ale no naprawdę, słuchajcie, wygląda to tak niesamowicie naturalnie, że jestem w ciężkim, ale i bardzo pozytywnym szoku. I mam dla Was teraz idealną wiadomość, bo słuchajcie, on przystyga. On przystyga. Czy powiedzielibyście, że to jest taki przystygający produkt? Słuchajcie, on wygląda, jakby był mokry. A przystyga. No nie no, dla mnie szok. Oczywiście jeszcze z Wami sobie tutaj zrobię czółko, żeby znowu tak jakby pokazać taką prostotę w nakładaniu tego produktu. Oh my god. Dobra, jakby ja oficjalnie jestem zakochana, przysięgam. I tak jak uważam, że bronzer, bo już tylko zapomniałam, jak on się nazywa, ten taki, wiecie, w kompakcie, no ten tutaj. Słuchajcie, jest jednym z takich najprościej nakładających się jakby produktów na skórę ever. No naprawdę, to jest tak, że no on sam się rozciera. On po prostu sam wie, co robić na Waszej twarzy, sam się rozciera, wygląda po prostu jak mgiełka taka nałożona na Waszą skórę, no to ten to jest jakby jeszcze level wyżej, a myślałam, że to już jest niemożliwe. Także no muszę Wam powiedzieć, że Make Up by Mario, a raczej Mario, naprawdę wie, co robi. No zobaczcie, jak to wygląda. Ja jestem in love. Jeszcze więcej będziemy nakładać na te policzki. I tak jak Wam zapowiadałam, mamy do przetestowania dzisiaj bardzo ciekawy, bardzo malutki, bardzo piękniutki produkt od Hourglass, a mianowicie Unreal Liquid Blush. I moi drodzy, te oto produkciki możecie dostać w cenie 199 zł. Jak na takiego gagatka, no to brzmi to bardzo hojnie, ale jakby spoko. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tak jak już zapowiadałam, dzisiaj jest buzi test. Także jeżeli szukacie może jakiegoś takiego właśnie jednego, takiego no właśnie produktu z wyższej półki, żeby sobie sprawić przyjemność albo dostać go na urodziny, whatever, to może ten filmik właśnie Wam posłużyć jako inspiracja. I tak, słuchajcie, ja mam mój w odcieniu Vision. W ogóle tych odcieni jest, uwaga, dużo, powiem zaraz ile. Umiem liczyć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. I wszystkie, znaczy dużo jest takich ciemniejszych odcieni, ten był trzeci chyba najjaśniejszy. Także one są takie dość intensywne. I co tu jest napisane?
Róż w płynie, który nawilża skórę i zapewnia stopniowy kolor o naturalnym wykończeniu utrzymujący się do 12 godzin, czyli ma być trwały. Formuła z kompleksem liftingującym Unreal przypomina serum, które natychmiast nawilża, ujędrnia i wypełnia skórę, dzięki czemu staje się ona wyraźnie gładsza na cały dzień. Jedwabista konsystencja stawia się ze skórą, od razu liftingując policzki. What? Dobra, zobaczymy. I nadając im subtelny kolor, a efekt jest lekki i utrzymuje się przez cały dzień. Innowacyjny flakon z kroplomierzem. A właśnie, tak widziałam na TikToku, że tu się tak... taki jest pokryty czymś takim miękkim, żeby was paluszek nie bolał, jak będziecie tak krople z niego właśnie wyciskać. Umożliwia precyzyjne dozowanie produktu, aby otrzymać makijaż dopasowany do indywidualnych upodobań, od subtelnego po bardzo, bardzo natural... Po bardzo najbardziej wyrazisty. Dobra, już wiem, dlaczego mi się język poplątał, no bo jakby trochę nie było innej opcji. No dobra, jakby tyle wydaje mi się, że wiemy na ten temat, ale odkryjmy go. Słyszycie, jakiś taki teacup. Aż on chce go tak przytulić, tak. Dobra, czekajcie, patrzymy. Knock, knock, knocking on heaven's door. Yeah. No gdzie ty jesteś? Bro. Bez jaj. Czekajcie, muszę mu pomóc. Are you kidding me? Dobra, zakładam, że to on ma rozgrzewkę. Ale na razie to trochę żenada, szczerze mówiąc. Ja naprawdę mam tak wyciskać ten produkt za te dwie stówy? Słuchajcie, to jest zero w ogóle jakieś... No, jestem zażenowana, szczerze mówiąc. Naprawdę, nie da się go wycisnąć, nie żartuję. Poczekajcie, ja jeszcze... Trzeba nim wstrząsnąć, bo on trochę chyba tutaj się rozleniwił. Kolego, proszę współpracować. Poczekajcie, jakaś kropla leci. No nie, to nie działa. Kroplomierz jest do. A, nie chcę się denerwować, także ja po prostu go rozłożę na mojej dłoni. A słuchajcie, kolor jest piękny. Piękny. I wiecie, co jest najlepsze? Ja widzę w nim też takie... Ojejku, taki jakby błysk. Jakby... Wyobraźcie sobie, że ten kolor różu jest jakby również takimi drobinami samymi w sobie, które tak jakby mają odcień tego różu. Czy to ma sens? Bo tak jakby to nie jest tak, że on jest załóżmy różowy, ale tutaj drobiny ma złote. Tylko ten kolor ma w sobie drobiny właśnie w takim kolorze. On się tak migocze. W ogóle jest taki ciekawy w konsystencji. Dobra, słuchajcie, nie ma co czekać. Nakładajmy go. Na razie, tak jak widzimy, robię to bardzo spokojnie. Ale słuchajcie, pigment to tutaj jest. Kolor też jest. O, teraz bardziej widać te drobiny, które tu mi się pokazują. Teraz wam pokażę je z bliska. Słuchajcie, bardzo ładny jest. I to, Jezu, ja dzisiaj mam po prostu taki błysk na tym policzku, że bardzo mnie to cieszy. Wygląda to po prostu przepięknie. A teraz pokażę wam, jak to wygląda na swatchu. Mam nadzieję, że to będzie widoczne, ale te drobiny no po prostu dają tak niesamowity blask, są no po prostu przepięknie to wygląda. No ale again, my tu gadu, a co to jest, no? Nie, słuchajcie, to jest taki niewypał, że ja nie umiem w to uwierzyć. Co to ma być? Czy ja mam oczywiście jakiś wadliwy egzemplarz? Ja będę musiała tutaj zasiąść, nie żartuję, ze szpilką i to po prostu rozdłubać. No bo tędy, cholera jasna, nic nie leci, no ja nie jestem w stanie pomalować sobie drugiego... Patrzcie, jak to wylatuje. Jedna tu, druga tu. Tutaj mam jeszcze dwie krople. Nie, no słuchajcie, jestem zażenowana. Dobra, wywaliłam sobie to na biurko, bo jakoś tak musiałam aż walnąć dosłownie tą ręką i coś tam wypadło, ale no nie, no ta aplikacja dramat. A raczej nie aplikacja, bo aplikacja ideał, tylko właśnie sposób pobierania tego produktu. No, ktoś tu chyba przesadził.
W międzyczasie przypudrowałam w końcu moją strefę T, co bardzo poprawiło mi humor i słuchajcie, no muszę wam powiedzieć, że skóra wygląda teraz bardzo ładnie. Naprawdę, jest taki, ma w sobie taki lekki błysk jakby, ale taki kompletnie jakby przeze mnie uznawany za jakby ładny. Widać teraz moim zdaniem minimalnie takie jakby właśnie te takie drobiny z tego podkładu, takie trochę a la brokatowe, wolałabym, żeby tego nie było, szczerze mówiąc, ale to się wiecie, trzeba tak przypatrywać. Ogólnie naprawdę wygląda to nieźle i aż jestem trochę w szoku, że jakby byłam w stanie to w ogóle ogarnąć jakoś tak do takiego stopnia, że ten produkt mi się podoba, na razie wygląda to naprawdę dobrze. I teraz chciałabym, moi drodzy, sięgnąć po nowości od marki Affect, a mianowicie są to dwa rozświetlacze o nazwie Shine On Pressed Highlighters, znaczy highlighter, a że są dwa, to powiedziałam highlighters i wyglądają w następujący sposób. To są takie, wiecie, typowe opakowania z Affectu i teraz wam pokażę, jak one wyglądają w środku. Czy wy to widzicie? Już nie mówiąc o tym boskim szlaczku, który zawsze no, mnie urzeka, ja kocham tłoczenia w takich produktach, no to muszę wam powiedzieć, że bardzo wyglądają one ciekawie. Oczywiście w jednego musiałam wsadzić swój pazur, oczywiście musiało się to wydarzyć, ale mam dla was też bardzo dobrą informację, ponieważ moi drodzy, do 31 sierpnia na stronie alepiękna.com macie na hasło Munchies dłużej, oczywiście wam to podsuwam, w jaki sposób pisane, Munchies 35, aż 35% rabatu. Także korzystajcie z tego koniecznie, jeszcze może wam podrzucę właśnie na Instagramie jakieś takie propozycje marki Affect, które moim zdaniem są totalnym mustem, spodziewajcie się tego niedługo, a na razie zajmijmy się tymi oto gagatkami. One normalnie kosztują 79 zł, ale no już z moim kodem rabatowym na pewno będzie przyjemniej je kupić. I tak, zesłoczujmy sobie najpierw odcień 0, czy to jest 0005? Maybe. No dobra, to jest błysk konkretny. Ojejku, ale jaki on jest ładnie drobinowy. Słuchajcie, on, ja bym go od razu nawaliła na powieki. Tak immediately, szczerze mówiąc, wygląda po prostu pięknie pod tym kątem. Ma drobiny, które są takie srebrno-złote. Bardzo ładnie wygląda, natomiast jestem mega ciekawa też tego. Co on tu mi pokaże? Weźmy go obok. I zobaczcie, jakby dla osób, które się zastanawiały właśnie, czy taki kolor będzie ok, ten różowy, zobaczcie tak naprawdę, jak on się pięknie tak jakby rozmywa tutaj na mojej dłoni. Widać taki tylko podton, ale one się w ogóle od siebie też różnią. Mam wrażenie, że ten odcień, poczekajcie, zobaczę w ogóle jaki on się... Tak, ten jest 005, ten jest 004 i tak, 005 jest bardziej drobinowy, ma więcej właśnie, on jest taki jakby bardziej nawet trochę bardziej suchy w dotyku, ale w ogóle nie suchy, tylko ten jest taki bardzo jakby kremowy z kolei, on jest troszkę taki bardziej suchy i ma więcej takich właśnie, no takich drobin w sobie. Ten natomiast już jest takim typowym moim zdaniem różem, troszkę bardziej takim kremowym, tworzącym taflę. To zresztą moim zdaniem, zobaczcie, widać różnicę między nimi, tu jest taka tafla, taka big time. Także no dobra, trzeba je przetestować. Jedziemy najpierw z tym gagatkiem i... Zabrakło mi mowy, szczerze mówiąc, bo słuchajcie, ja widziałam jakby fajny słoczek, ale... Czy wy to widzicie, co się dzieje? Jakby on w sekundę dosłownie zamienił się na mojej skórze w taką po prostu niezmąconą taflę drobin. I tutaj te złotawe drobiny się wybijają, co mam nadzieję, że jest widoczne w kamerze. No to jest naprawdę taki rozświetlacz z powerem. I tutaj ja myślę, że nawet tyle jakby mi spokojnie wystarczy. I w ogóle też wam powiem, że jeżeli wy lubicie taki bardziej jakby, jakby być równomierny efekt, to myślę, że tutaj będzie dla was jakby lepszy wybór, no bo tutaj te drobiny widać, trzeba to lubić. Słuchajcie, no ja akurat lubię obydwa wykończenia, z racji mojego zawodu może, więc jakby mi się podoba jeden i drugi, póki co na słoczach, ale zobaczmy, jak będzie wyglądał ten różowy kolega tutaj z tej strony. No, zobaczcie, to jest zupełnie inny efekt. Tu jest po prostu tafla błysku.
nie wiem, który mi się podoba bardziej, szczerze mówiąc. I wiecie co? Na początku zobaczyłam, że on jest taki różowy, to się martwiłam, jak on będzie wyglądał na skórze. Zastanawiałam się. Ale teraz muszę wam powiedzieć, że zobaczcie, ten róż się tak pięknie wtopił, że tak naprawdę zostaje z niego taki bardzo intensywny blask. A w ogóle jak on cukierkowo tu wygląda, to mnie kupuje od razu. No, są to rozświetlacze z powerem. Jestem w ogóle ciekawa, który wam się podoba bardziej. Ten różowy, czy ten jasny ze złotymi drobinami. W międzyczasie, jak widzicie, zrobiłam sobie brwi i wykończyłam oczy. Na sam dół tak naprawdę użyłam dwóch cieni, tylko tego środkowego jako podstawy i tego najjaśniejszego tutaj w środku oka. No i moi drodzy, przechodzimy teraz już do dwóch ostatnich produktów od Fenty Beauty, a mianowicie mamy tutaj takie oto duo. No i tak, znaczy tak, one nie są oczywiście razem sprzedawane. Dlaczego ja mam starty napis Fenty na nowym produkcie? What in a world? Autentycznie F, cała góra Fenty jest taka lekko starta. No dobra, trudno, jakby załóżmy tego nie zauważyłam. Jestem też mega szczegółowa, także niestety taki już mój żywot. I tak, ten produkt, a mianowicie konturówka, nazywa się Traced Out Pencil Lip Liner. I ja mam ten produkt w odcieniu, no właśnie, to jest ciężko jest napisane, bo to wszystko jest mówione takim slangiem. To jest peanut butter, a jest napisane P-nut, jak orzech. Peanut butter i to jest 0,4. Słuchajcie, ten produkt kosztuje z 95 zł i ja już widziałam takie, no na TikToku zapowiedzi mocne, że to jest najbardziej kremowa konturówka ever. Zaraz zobaczymy, czy rzeczywiście tak jest. Chciałam jeszcze ją zesłoczować. No, wydaje się bardzo kremowa rzeczywiście. Słuchajcie, kolor niebo. Naprawdę niebo. Dobra, róbmy to w takim razie. Rzeczywiście. Słuchajcie, bardzo jest kremowa. Ja w ogóle ledwo ją dociskam do ust, nie żartuję. A to się tworzy coś takiego. Mogą mnie oczywiście wypełnić całe usta, ale nie robię tego, ponieważ dzisiaj będziemy testować jeszcze kolejny produkt. Ale... wow. W ogóle bardzo podobny był ten kolor jeszcze drugi. Nie pamiętam, czy to była trójka, czy piątka. Możliwe, że trójka. Ta bardziej wpadała w różowe tony, a tamta bardziej w brązowe. A u mnie wygląda brązowo, nie? To jest jedyne chyba, co mi się rzuciło w oczy. Dobra. Wydaje mi się, że to jest nasza boska podstawa. No i teraz przechodzimy już do błyszczyka. Ja chyba powiedziałam pomadka w ogóle w zapowiedzi. To jest błyszczyk, który no w ogóle, jeżeli chodzi o te opakowania od Fenty, to jest dla mnie po prostu coś najpiękniejszego na świecie. I tak, on z kolei nazywa się Gloss Bomb Sticks, czyli po prostu jakby Gloss Bomb, ten taki stary błyszczyk, tylko że stick w sticku. Ja mam go w odcieniu Fenty Glow i to jest z kolei 03. No, górę nogami. No i to oczywiście musi być tłoczenie z Fenty Beauty, co po prostu sprawia, że umieram. O! Boże, jak to pachnie. Dobra, słuchajcie, widzimy się za godzinkę. Nie, słuchajcie, nie mogę... autentycznie mogę przez tego połychać. Także to będzie bardzo miłe, myślę, że doświadczenie. Ale wiecie co? Przez to, że to właśnie on ma takie tłoczenie, to najpierw w górze na ustach, dobra? Potem sobie słoczę. Jakoś tak czuję, że tak powinno się zrobić. Ale czekajcie, dobra, jeszcze cena, matko jedyna. 109 zł i z tego co widzę, to w ogóle dużo tych odcieni jest wyprzedanych online. Także trzeba się spieszyć. Dobra, słuchajcie, róbmy to. O matko, jaki on jest kremowy. W ogóle ma taki lekki, jakiś taki różowy potem, słuchajcie, żyro tego koloru. Aha. Moim zdaniem to nie jest gloss bomb. To nie jest jeden do jednego w sticku. Mam wrażenie, że ten jest bardziej kremowy. Czekajcie, jeszcze go zesłoczuję tutaj, teraz. No i moim zdaniem to jest połączenie idealne. Zobaczcie, konturówka jest minimalnie ciemniejsza niż ten produkt, ale jak to wygląda? Zapach, kremowość. Rihanna. Znasz się na rzeczy, przysięgam.
mega komfortowy. Mega, moim zdaniem też pięknie wygląda. Słuchajcie, jestem in love. Tak totalnie. Dobra, zaraz Wam się pokażę jeszcze w świetle dziennym, żebyście sobie mogli zobaczyć, co i jak tu ze mną wygląda. W ogóle zobaczcie, jak ta konturówka zastygła. Ta kremowość i takie zastyganie, w ogóle nie mogę się jej pozbyć. Słuchajcie, tre! I jest na miejscu. Dobra, pokażę Wam się zaraz w świetle dziennym. Zobaczymy sobie, jak to wszystko wygląda i robimy podsumowanie. Tak wygląda ten makijaż w świetle dziennym i ojku, żeby nie było prześwietlenia. Zobaczcie, ten glow jest piękny. Piękny. I jakby tak jeszcze w takich okolicznościach podoba mi się chyba jeszcze bardziej. Skóra wygląda naprawdę jakoś taką mega zadbaną i jakby to rozświetlenie mnie nie denerwuje. Tak serio, serio. No i tak, jeżeli chodzi o rozświetlacze z Affectum, tutaj zobaczcie sobie różnicę. Tutaj mamy ten różowy, a po tej stronie, czekajcie, tylko złapać słońce, a tu mamy drobinowy złoty, usta, cudo, ja jestem zakochana. I zobaczcie jeszcze sobie, jak wygląda w ogóle makijaż moich powiek. Mega, tak wygląda jakby mega elegancko cały ten makijaż. I co tu jeszcze mamy? No tak, oczywiście Mario na całej twarzy, niemalże róż z Hourglass i słuchajcie, no wygląda to po prostu pięknie. Podsumowanie jak zwykle przeprowadzę chronologicznie, a mianowicie od tej paletki z Top Face. Słuchajcie, te paletki to jest życie. I muszę Wam teraz powiedzieć jakby takie, nawet takie wyznanie bym nawet powiedziała, że jest, są to w ogóle chyba jedne z najfajniejszych cieni, jakich ja w ogóle używam kiedykolwiek. Nie mówię tutaj o drogeryjne cienie, tylko mówię ever. I wiecie dlaczego? One wyglądają tak aksamitnie na oczach, że to jest coś unikatowego. Naprawdę, słuchajcie, dajcie się namówić, kupcie sobie jedną z tych paletek na próbę, naprawdę nie będziecie żałować. No gwarantuję Wam, bo naprawdę po prostu to jest rewelacja i tak jak mówiłam, zbliża się niedługo test właśnie taki większy marki Top Face, może jakiś, może zagadam nawet jakiś kod rabatowy, zobaczymy, może mi się uda, ale słuchajcie, no wygląda to po prostu bosko. Rozcieranie, łączenie, pigmentacja, ten aksamit i słuchajcie, kompletny brak osypu. No to jest po prostu paletka dla mnie idealna. Idealna. I tak, idąc dalej, jeżeli chodzi o ten produkt od Charlotte, słuchajcie, ja nadal nie wiem, co ja o nim sądzę. Bo jednak jakby ten level oświetlenia daje mi lekki cringe. W sensie, to jest moim zdaniem super produkt na boki twarzy, ale nie jestem przekonana, czy na strefę T. Ja jeszcze jestem bardzo ciekawa, co się będzie działo z tym produktem, ale już widzę, że nawet po przypudrowaniu on jest, widzicie, on się zaczyna troszeczkę coraz bardziej świecić. Pytanie, kto ma jakiego... Kto ma jaki feeling z tym rozświetleniem? No bo tak jakby ja ze strefą skórą mieszaną i moją taką wyświecającą się strefą T, zazwyczaj takiego nadmiernego właśnie rozświetlenia w tej strefie unikam. On to rozświetlenie daje, to takie big time. Także myślę, że skóry suche, normalne będą się z nim lubić, a mieszane i tłuste może nie na całej twarzy, a może tak. Zobaczymy, słuchajcie, po teście trwałości, ale muszę powiedzieć, że on sam w sobie naprawdę ładnie się rozciera palcami, nadał mi taki efekt trochę takiej opalonej skóry. Nie do końca podoba mi się to, że w nim są widoczne aż takie drobiny, te takie rozświetlające, bo wolałabym, żeby on był tak jakby sam w sobie dawał taką formułę, która jakby daje taki efekt rozświetlenia, a nie do końca tak jakby zawierał w sobie jeszcze te drobiny, ale naprawdę nie wygląda to źle. Po przypudrowaniu, słuchajcie, no skóra wygląda ładnie, no nie można mi tego odmówić. I jemu też oczywiście. Zobaczymy. Z nim jeszcze nie jestem pewna, natomiast z tym gagatkiem, OMG, jestem pewna w 100%. Słuchajcie, to jest chmura z brązu. A raczej z bronzera. On się tak rozłożył na moich policzkach, nie tylko, na mojej skórze, że ja nigdy nie miałam bronzera, który dawałby tak naturalny, rozświetlony i przystygający efekt. To jest po prostu majstersztyk. I naprawdę Mario tutaj pokazał, że nie wybił się tylko i wyłącznie na znajomości z Kim Kardashian, tylko naprawdę ten chłopak, mężczyzna coś tam wie o tych produktach. I słuchajcie, co wypuszcza kolejny produkt, to ja tym bardziej się nie mogę nadziwić, jaki on jest rewelacyjny, a to jest rewelacja. Naprawdę, coś wspaniałego, polecam Wam go z całego serca. Jeszcze właśnie to, że on ma i aplikator, i tę pompkę, jeszcze sprawia, że on jest taki bardziej, wiecie, łatwiejszy w użytkowaniu. No dla mnie po prostu sztos, po prostu sztos. Czego niestety nie mogę powiedzieć o tym różu. I powiem Wam, że na tyle mnie wkurzyła ta aplikacja, że jestem... No nie chyba. No nie wiem, jestem po prostu zła na ten róż. I jeszcze raz, spróbujmy sobie wspólnie to zrobić. Bo ja się nie lubię poddawać, wiecie, że ja lubię tak jakby wyciskać z produktu wszystko, co się da. No ale słuchajcie, no tutaj nic... O, widzę, że jakaś jedna kropla... O! I po czymś takim ja mam jedną kroplę.
No moim zdaniem nie powinno tak wyglądać przy produkcie za 199 zł. Powinno to po prostu odbywać się bez żadnych problemów. Inna sprawa, że on jest bardzo wydajny. Zobaczcie, że z takiej jednej kropli ja być może, jeżeli ona wypadnie tak wiecie, tak w pełnej okazałości, to ja mogę sobie tą jedną kroplą zrobić dwa policzki. Czyli jeżeli chodzi o wydajność tego produktu, no to jest naprawdę ogromna i jakby może ja muszę zmienić w mojej głowie trochę oczekiwania, tak jakby, bo ja czekałam, wiecie, na takie parę kropel, jak ja tak będę chciała zrobić, a tu muszę tak wyczekać tę jedną, ale ta jedna naprawdę wystarcza. Może to ja byłam taka za bardzo greedy, taka za bardzo, wiecie, napalona na ten produkt, a po prostu powinnam tak jakby się trochę uspokoić i po prostu tą jedną kroplą załatwić sprawę. Nie wiem. Muszę się jeszcze z tym oswoić, ale słuchajcie, no na twarzy on wygląda pięknie, no. Pięknie, ma cudowny kolor, ten Vision jest po prostu przepiękny. Ma takie ładne rozświetlenie w sobie, takie właśnie te pigmenty, właśnie będące w tym samym kolorze co ten róż, takie mieniące się, mieszające ze sobą, naprawdę wygląda rewelacyjnie i po prostu super się w nim czuję. Także muszę sobie przestawić w głowie tę aplikację i pewnie się polubimy, no bo naprawdę sam w sobie ten produkt jest po prostu miodzio masełeczko. Jeżeli chodzi o te rozświetlacze z afektu, no to tutaj słuchajcie, kto co lubi. Ja, jeżeli bym miała wybrać dla siebie produkt, to wydaje mi się, że ja bym poszła bardziej w ten róż, bo ja lubię takie taflowate właśnie błyski. Zobaczcie, no po prostu jak to cudownie wygląda. Ten róż jeszcze tak się pięknie połączył znaczy kolor różowy się połączył przepięknie z tym różem z Hourglass i moim zdaniem wygląda to po prostu rewelacyjnie w tym momencie na moich policzkach. Jeżeli chodzi o ten odcień właśnie 005, to tutaj mamy drobiny. Tu mamy drobiny właśnie takie złote. Podstawa jest raczej taka właśnie przezroczysta, a najwięcej widzę złotych drobin i to też oczywiście trzeba lubić. Ale słuchajcie, no wygląda to naprawdę bardzo ładnie i nawet taka mini po prostu ilość tego produktu daje Wam no naprawdę taki konkret na twarzy, także możecie sobie tutaj wybrać dla siebie ten efekt, który chcecie osiągnąć. I pamiętajcie na moje hasło Manchi35 macie minus 35% na stronie alepiękna.com na zakup między innymi tych produktów. I słuchajcie, już na sam koniec weźmy sobie tych dwóch gagatków. Słuchajcie, no konturówka sztos nad sztosy, turbo kremowa, zastygająca mega, kolor boski. To jest konturówka idealna, naprawdę. Konturówka idealna, jeszcze pięknie wygląda, także no tutaj się spodziewam tylko i wyłącznie no trwałości tak naprawdę, no bo już tak jakby sama praca z tym produktem po prostu rewelacja. No i ten boski produkt, słuchajcie, no zapach tego produktu, ja bym mogła mieć takie perfumy i ta aplikacja taka mega łatwa, w ogóle jak one się połączyły, w ogóle te dwa kolory ze sobą, czyli trójeczka z tego Fenty Glow Sticka z tą czwóreczką z konturówki, to jest moim zdaniem duo idealne, to są po prostu bracia, ich nie wolno rozłączać i komfortowy, błysknie z tej ziemi, kolor cudowny, zapach, słuchajcie, opakowanie, sztos nad sztosy. Dobra moi drodzy, ja ostatnio w ogóle zapominam mówić na końcu, którą mamy godzinę. Jest 16:47, rozpoczynamy test trwałości. Oczywiście postaram się te wszystkie produkty podtrzymać na mojej twarzy jak najdłużej, żeby je jak najlepiej przetestować. Bardzo trzymam kciuki za ten stick z Charlotte. Zobaczymy, jak on się u mnie utrzyma. Jestem mega ciekawa w ogóle Waszych opinii na temat tego buzi testu. Co sądzicie o tych produktach? Czy są warte swojej ceny, czy też nie? Czy może któryś z nich macie, na który się napalacie, albo może na który sobie właśnie szukowaliście kły swoje ostrzy. Jestem mega ciekawa, co w ogóle o tym sądzicie wszystkim. Dajcie znać też, co sądzicie o tej paletce. No i moi drodzy, widzimy się już niedługo. Jest godzina 22:40 parę, nie wiem ile dokładnie, teraz mi się nie wyświetla. No i robimy podsumowanie. Słuchajcie, wydaje mi się, że naprawdę wygląda to bardzo dobrze wszystko. Oprócz tego, że jestem cała w włosach mantka, ale no niestety nie mogłam się powstrzymać, żeby go nie wycałować przed tym podsumowaniem. Słuchajcie, tak, jeżeli chodzi o ten podkład, no to widać, że on się trochę wyświecił, ale wiecie co, naprawdę nie ma dramatu. Naprawdę nie ma dramatu i to jest dla mnie kompletny szok, co sprawia, że jakby jestem bardziej na tak, jeżeli chodzi o ten podkład, bo naprawdę, zobaczcie, cały czas jakby skóra wygląda bardzo ładnie, jakby tylko wystarczy tak naprawdę zetrzeć nadmiar sebum i moim zdaniem byłoby to naprawdę jakby akceptowalne. Idąc dalej, słuchajcie, zobaczcie, jak się dobrze utrzymała ta konturówka, wygląda to cały czas bardzo, bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o jeszcze pomadkę, ten błyszczyk, cały czas go czuję na obrzeżach ust, ale ta konturówka sztos. Idąc dalej, słuchajcie, róż, bronzer bardzo dobrze wyglądają, tak samo jeżeli chodzi o rozświetlacze, z jednej i z drugiej strony się super utrzymały, ale słuchajcie, teraz szok. Zobaczcie, jak wygląda mój makijaż oczu.
Nie ma żadnych prześwitów. Słuchajcie, on jest cały czas bardzo intensywny. Wygląda naprawdę, no po prostu idealnie. Idealnie. Po takim czasie, again, tylko się utwierdzam, że po prostu to jest rewelacyjny produkt, te cienie. Naprawdę coś wspaniałego. I to chyba już by było na tyle dzisiaj. Także słuchajcie, mam nadzieję, że ten filmik przyszedł Wam do gustu. Jeżeli tak, to zostawcie może kciuka do góry, albo dajcie mi, co Wam będzie mega miło i mam nadzieję, że już niedługo widzimy się w kolejnym filmie. Buziaki!